Do 2 stycznia musieliśmy czekać na narodziny pierwszego w 2022 roku obywatela Suwałk. Antoni, bo tak ma na imię noworodek, urodził się nocą z 1 na 2 stycznia. Chłopiec jest zdrowy i waży 3100 gramów. Prezydent Suwałk od około 20 lat przygotowuje rokrocznie upominki dla pierwszego noworocznego maluszka. Tym razem również tak będzie. Do rodziców chłopczyka trafi bon zakupowy, o wartości 3,5 tysiąca złotych. Oczywiście można je będzie wydać wyłącznie na potrzeby maleństwa. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny nie mogliśmy z kamerą odwiedzić chłopca ani jego mamy. Z wizyty w trosce o bezpieczeństwo pacjentek oddziału położniczego zrezygnował również prezydent miasta. Rodzice chłopca i sam Antoś odbiorą upominkowy bon po opuszczeniu lecznicy.